Siemano, witajcie, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Patryk. Siemaneczko. Siemaneczko, dzisiaj ogólnie nowy nabytek, jak widzicie, Zetorek. Zetorek, co ja mówię? Ursus, John Deere, debilu. John Deere 6230 premium. No, ładny ciągnik, widzicie, z tuzem. Obciążnik jeszcze do niego jest, co prawda tak inaczej pomalowany trochę. Tur od Case'a, no i jak możecie się domyśleć, Case'a nie ma. No, nadeszła ta chwila na wymienienie w końcu Case'a, pieniądze były, to stwierdziłem, a to se kupimy, co ja se nie kupię, jak ja se kupię. I no, i John Direct jest, na razie sprawuje wzorowo. Zaraz drugi będzie. Nie, na razie nie. Na razie. Ale ja przyjadę do ciebie. No, Patryk jeszcze pomaga mi rozwozić gnój. Ty. Gnój. Jeszcze taką przyczepkę do balotów sobie kupiłem od razu. Tamta stara nie miała z tyłu tego, o tej barierki, dlatego była mało funkcjonalna, na tą więcej balotów wchodzi i w tym roku jeszcze więcej słomy było niż w zeszłym. Ej, podjedź tu od strony mojej bliżej, bo będę cię tu z tej strony już ładował. A zator sobie postoi, a ty sobie. I co? I wozimy, Patryk mi pomaga tam za małą sumę pieniędzy. Bo rzutnik na testy wziął, chłopak. To wziął, to wziął. O jest! Zetora wypikował, chłopak. Nic nie było. Odjadź. Czekaj chwilę. Paja zdłużył dwie łyżki, zanim ty zdążysz cofnąć. Jak tak będzie na prawo jazdy cofał, to chłopak ja nie wiem. Bardzo dobra. Kurczę. Z kabiny cofałem, tak? Tak? Teraz z kabiny wydawał, tak. Bo ty zamknij sobie szybę, bo ci napadł. Dobra, spokojnie, się umyję teraz środka przynajmniej. Widzicie Giants FM na pełnej. Lecimy sobie, widzicie tutaj krowa. No nie. Mówiłem dwa, jak się włączył, sorry. Matko bosko, na błotniku pewno krowa wcisła. Nie, bo ten woda do kabiny wleciała, teraz się wartie zrobiło i się włączyło. Różno trochę do przodu, jak możesz. Aż nie aż tyle. Ale do tyłu. Dobra, trochę do przodu. Dobra. No do tyłu trochę. Jezu. Dobra. Idzie Patryk tutaj na centymetr jest cofany. Czekaj, jakieś ładne zdjęcie zrobię jeszcze. Ładne zdjęło czasne. Ogółem ludzie dzięki za ładne lajki. Ładne lajki. Za ładną. No nie, nie stój ty baranie. Zdjęcie. Mogę przeładować coś? Aha, dobra, robi zdjęcie. Zdjęcie, no. Cofnij no. Złomem. Znaczy złomem, bardzo wzorowe ciągi, ja wam mówię. Szkoda, że ktoś go wykradł, a nie autor go wydał, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Niestety autor, czyli TCL Modding, ktoś oszukał go. Tak, nie będę mówił jak, bo bardzo i chamsko moim zdaniem, bo jak ktoś ci daje coś niewydanego, to się tego nie wydaje, no po prostu, nie? Ta. Co tu dużo mówię, bo dzisiaj sąsiad przejął John Deere'a, lecę dobra. Mój no jak? Już w ten... Woli do swojego nie zasiadać. No właśnie chciałem wam podziękować za bardzo ładną ilość łapek pod ostatnim odcinkiem. Naprawdę tam było chyba ponad 54, także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że teraz pozostawicie łapeczkę w górę, taką fajną akcję z sąsiadem. I dzisiaj kieszenki jeszcze bardzo dużo zostało krów. O Boże, co tu się z łoponami stało? Ja pierniczę. Ogólnie w przyczepkę Filipa wam polecam. Bardzo fajna przyczepka, tylko chyba trochę za długa jest. Minimalnie jak na ochronę. Tam jeszcze są tam, dobra, jeszcze z dwie łyżeczki. Ja pichreczkuję. Dobra, sąsiadzie mi poładowało. Nudzi mi się. No, no dobra, już. No, wczoraj związałem słomę, dzisiaj wozimy gnój. Nie, jeszcze dzisiaj kończyłem słomę. Wczoraj prasowałem. I ten, i tak to wygląda. I dzisiaj już wozimy gnój, a jutro myślę, że rzepak się posieje. Zobaczymy, jeszcze jedno pole mam do koszenia. Niestety kombajn nowy nie dojechał teraz na żniwa, zobaczymy, może dojedzie na ostatni kawałek, bo jeszcze nowy kawałek pola jest, ale to już w następnym odcinku, myślę sobie, zobaczycie na spokojnie. Pełne. Tam niestety bizony nie będę mógł jechać kosić, ponieważ bizon nie ma sieczkarni i to jest główny powód dla tego. Piece mogę skosić, przecież ja nie mam to robić teraz. Dlaczego? No dobra, o Boże, dlaczego ja go będę wymieniał? Tak to bardzo fajnie. Niestety. Ja się mogę teraz chodzić to zboże tam w sumie. No nie no, bo ja ten komend tak czy siak będę kupował i tak. No a ty kupisz na zimę, co kupisz, to tak chyba wiesz. A nie, ja się mogę bo skosić. Tak to kukurydzę co nim wyciecha. Nie ja ci skoszę kukurydzę. Widzicie jaki sąsiad pazer na pieniądze? No i co? O, nie ma pustych przejazdów, widzicie jak na łyżkę się nabiera po co krokodyla jakbyś kupować tej.
Bo w sumie forsheeta, no kurde, wygadałem się jak kombajn. No kombajn na mój co będę kupował, to no do kukurydzy przystawkę najwyżej się pożyczy od sąsiada albo coś i się oboli moim kombajnem. I tam jest sieczkarnia też, no to plus 8. A też bizonem już za długo szło, że w tym sezonie musiałem sąsiada wynająć, bo to by za długo schodziło. No. Bym się z terminami po prostu nie wyrobił. A tak to i szybciej prasowanie idzie po większym headerze. I szybciej się skosi i w ogóle wydajność jest inna i wiadomo, czas to pieniądz. Wiadomo, o co chodzi, prawda? No. Dobra. W sumie. Ty, Patryk, a ty tam już zacząłeś rzucać w tą stronę w poprzek, tak jak wypada? Nie. Teraz kończę to długie i trzeba by dojechać na takie to w drugą stronę. Oh shit, Zaraz. to chyba nie starczy tak trochę. No, trudno. Ja no, jeszcze tu są może z dwa rozrzutniki. A to w sumie jak tu się w tą stronę pojeździło, to potem w tamtą już ten, w tamtą jest mało pola, tak się wydaje. Jak się w tą pojeździ na całą długość, to jest mało, a jak się w tamtą pojeździ na całą długość, to też jest mało. Rozumiesz? Nie rozumiem. No to masz problem. Dobra, John Deere'a zostawiamy sobie tutaj. Widzicie, tak drzwi na patencie w zetorze otwarte na trochę, aby bo burza i jeszcze mi szybę wybiło. Tutaj jest slalom pomiędzy krowami mlecznymi, dojnymi i bykiem. Jeden byk w stadzie. Jeszcze zator jest. John Deere, ale one po pastwisku nie chodzą, a chodzą po polach. A John Deere po podwórku głównie będzie w sumie chodził, bo słomy nie ma za dużo. A tu wam jeszcze pokażę taką wiatkę tanią, że na liście zahaczył na baloty. Tutaj są baloty właśnie na sprzedaż, takie uszykowane. O, jest ich chyba 70 sztuk, coś około. No, wolę tutaj zostawić, bo na strychu kulania i w ogóle, a na sprzedaż nie muszą być tam takie, nie ma takich wymagań, żeby były takie jakieś doszczętnie suche. A spod wiaty i tak będą suche i tak, moim zdaniem, trochę te od ziemi, więc wiadomo, naciągną wilgoci, a do paszowozu wolę mieć na strychu schowane niż na dworze. Jak jest miejsce pod dachem takim dobrym, no to czemu nie skorzystać, wiadomo. Dobra, tutaj sobie zacapuję, może w koło sobie oblecę w sumie to pole. Jak widzicie, zator już tak się farba poździerała, będzie trzeba niedługo go wyremontować trochę. Ale to myślę, że jeszcze ten sezon do końca przeleci. No, teraz ładnie widzicie, jak to ładnie, nieładnie. Widzicie po prostu lepiej, jak to wygląda ta maska taka cała poździerana i błotniki, i kabina. I tu błotniki. Wszystko powydzierane w przydupie, jak sąsiada John Deere kiedyś. To. Sąsiad co pół sezonu musi malować. Ale nie no, w sumie fajna akcja, tak ze sąsiadem na dwa jeszcze w deszczu, gnój w deszczu, to jest prymas, fajna akcja. Co ty się tak równo przecinasz, Patryk? Nie, no bardzo równo. No bardzo. Ja pierkuję, co ty mówisz? Ja. Ja. Nie używacie telefonu, gdy coś robicie lepiej. No, To się wychodzi, jak wychodzi. chyba że orzecie i macie wspomaganie w No. silniku, to jeszcze jakoś idzie, a jak bez wspomagania, to co wam polecam? Dobra, tutaj Kurde, pszenicę sam się teraz ominiemy. przeciął. Tu ominiemy, bo tu pszenicy nie było. Ktoś tu nie dawał. Ps. To tu nie trzeba dawać, bo tam już wszystkie dawki są spełnione na pełnej. Dobra, tutaj jakiegoś solarnika znowu. Sąsiad, co ty narobiłeś? Będziesz prostował to teraz jakoś. Nie wiem, Dobra, może. teraz taki zakupiłem siewnik Lux, nie? Co jako będzie. No, ale że mi chodzi teraz o wytworzenie obornika, no. A. Że będziesz to musiał wyprostować. Ogólnie ten rozrzutnik tak już chyba na paru seriach u mnie był, ale on jest zajebisty, wam powiem, ludzie. I taki tani, i pojemny, i szeroko nawet rzuca jak na wałki poziome. To nie wiem, jak były pionowe. Widzicie, cynkowy ma pionowe, a rzuca tak samo szeroko albo wężej. A no, firma, wiadomo. Roskinka beczka to by inaczej robiła. No, tutaj gnojówka tak leci do ziemi od razu, ona się nie rozpryskuje. I No. patrzcie, jak szeroko chodzi, szeroko rozlewa. A na łące to tak chodzę 6 na godzinę, żeby nie popolić. Ale popolę tak 3 na godzinę chodzę około. No, pozdrawienka dla Damianka, który i tak pewnie nie będzie A. oglądał. No, ogółem ludzie, pamiętajcie o łapce w górze. Jakiś w komentarzu, o, w komentarzu, jak ktoś do teraz ogląda, to można napisać hashtag Damian.
Będę wiedział, czy ktoś w ogóle do tego momentu dotrwał. Jeszcze zobaczę, która to jest minuta w ogóle tego odcinka. 10, ale to jeszcze. A ty już wszystko rozwiedłeś? No, to już nie kadało. Oj, oj. To sobie wrzucisz sam, czy sobie nie wrzucisz sam? Nie. Nie, wrzucę sobie. Okej, to ja to zdrożyłem do końca i będę też kończył odcinek. Miały być takie vlogi bardziej zmiana, to widzicie. O, wyszło jak wyszło. Masz zawsze. Z jednej roboty praktycznie, aby, bo jak się rozgadali, to zapiszemy tak. No, to na 600 mi zostało. Ogółem, jakby ktoś się pytał, dawka 20 ton na hektar. Tak około, bo w sumie mogło mi trochę braknąć na to pole. A jak zostanie, to się jeszcze rzuci na wierzch trochę szybszym biegiem. Na jedno pole mi starczy obornika praktycznie z dwóch sezonów. Także no. Czyli krów by mogło być więcej, bo jeszcze na wszystkie działki mi nie starcza gnoju. Ale też gnoju nie miałem dużo, bo nie ścieliłem w tym roku prawie w ogóle, żeby gnojowice mieć więcej. I to był błąd, bo gnojowice mam prawie 200 tysięcy litrów, a gnojowice za to mało czego wychodziło, więc... Gnojowicy na każdy pokos wychodzi 30 tysięcy litrów ponad, więc... Więc ideolo, w przyszłym roku będzie o wiele mniejsza łąka, bo ponieważ tyle mi potrzebne, dużo paszy mi pozostawało, jeszcze będę musiał uprzedać nawet chyba. Ale to się zobaczy, wyjdzie w praniu, bo na razie jakoś tak nie chcą ludzie dobrze płacić, to myślę, że zostawię, chyba że siano kiszonki sprzedam, bo kiszonki raczej nie będę sprzedał, bo po co. Ale nie no, elegancki. W sumie myślałem, że ten rożnik będzie przy zatorze głupio wyglądał, ale nie głupio wygląda, no nawet spoko wygląda. To my też fajnie, tylko bym się mógł być trochę większy na dwóch osiach, też było lepiej na tandemie. No, ale ej, ale nie powiesz, tak myślałem, że to będzie mniejszy wyglądał ten drożytnik, a to całkiem wygląda. Gdyby na stawek nie było, to no, to by ten urok odszedł na pewno cały. No, ja tu sobie zapiżuję koło sąsiada. Gdzie sąsiad się z paliwem nie pierdzieli, ani z motogodzinami, tylko cały czas mam odpalone. Co? No, ja gaszę, ale to gaszę. No dobra. Jak tam capuję tą łyżką, ja pierniczę. Tam się to zagad. Dobra, ludzie, będziemy pomału kończyć. Jeszcze wam pokażę, aby talerzówie kieczkie, jak może się całą talerzówkę sobie kupiłem. 27 metra. 4 metry. 7. A i nadstawki większe do przyczepy też sobie kupiłem. No i to tyle. A tu jeszcze rzepak wam pokażę. A to rzepak widzieliście. Ostatnio mi go dobra. Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dajcie łapce w górze i o. Z oddaniem głosu na nasz link w komentarzu będzie przypięty i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć, cześć. Cześć.